From Chicago, you're watching W34CK, Arlington Heights. Dobry wieczór Państwu, tu Jacek Chorabik i Kronika Polonijna. Nowy telewizyjny program nadawany w każdy czwartek pomiędzy godziną 7.30 i 8 wieczorem. Dzisiaj będzie szczególna okazja, ponieważ nasza relacja będzie poświęcona obchodom Konstytucji 3 maja w Chicago. Po raz pierwszy na paradzie? Tak, powiem, że pierwszy raz, tak. W zeszłym roku nam się nie udało, bo żeśmy w tym samym czasie mieli komunię świętą, ale w tym roku już obowiązkowo cała szkoła nasza jest i z parafii gro ludzi. To jest taka silna grupa ta szkoła? Jest dosyć spora. Jest to szkoła świętego Jacka i też pod tym samym patronatem też. Także sporo mamy osób. Ta manifestacja związana ze świętem 3 maja, uchwaleniem Konstytucji, czy to ważne święto dla Polski? Oczywiście, bym powiedział, jedno z najważniejszych świąt. Jesteśmy dumni w ogóle z zapisów Konstytucji 3 maja i myślę, że tak jak wszyscy powiadają, że jest to druga w ogóle konstytucja, taka po Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tak jesteśmy z niej dumni, że ona zawsze decyduje o wiedzy, o mądrości, o świetności w ogóle Polaków. Jak ksiądz uznaje na dzień dzisiejszy ważność tej konstytucji, czy rzeczywiście istnieje demokracja w Polsce, czy nie? Czy możemy powiedzieć, że chyba wszyscy się uczymy, aby chociaż troszeczkę być mądrzy, tak jak byli kiedyś ci mądrzy, co pisali tą konstytucję. I myślę, że dużo nam jeszcze na pewno potrzeba. To, co jest w zapisie, wiele odbiega na pewno od tego, co jest rzeczywistością naszą dzisiaj. Myślę, że nie tylko patrzeć się i być dumni z niej, ale na pewno trzeba by było ją w życiu codziennym stosować i nade wszystko uwierzyć w treść intencji, w treść zapisu tej konstytucji na pewno dzisiaj. Dużo tutaj parafian przybyło na tę manifestację? Mamy dużo naszych parafian, dużo mamy, bo wiem, że są razem z nami. Także oprócz naszej szkoły i grup parafialnych, które są, jest sporo naszych parafian, bo te z nim się spotkałem i są obok nas. Dzień dobry Pani Marianno. Witam, dzień dobry. Po raz pierwszy możemy Panią oglądać na ekranie telewizyjnym. Niech widzowie zobaczą popularną prezenterkę i redaktorkę programu Radio Polonii 2000, Mariannę Dziś. Tak, rzeczywiście jestem w istocie. Jak Pani jest przygotowana do obsługi tej znakomitej parady? O, przyznam szczerze, że dostałam wczoraj informację i bardzo długo siedziałam w nocy, żeby się przygotować, ale zawsze, jakoś, że zawsze muszę być przygotowana, tak i dzisiaj jestem. Nie może być inaczej. Po prostu nie uważam sytuacji takich bez przygotowania. Muszę być zawsze przygotowana, wtedy czuję się świetnie. To jak ta noc wyglądała w takim razie? No nie było nocy, były 3 godziny snu. Także no, ja nadrobię to innym razem. Będzie Pani po raz pierwszy prezentować paradę? Tak. Jest to na pewno duża odpowiedzialność, cieszę się bardzo i dziękuję za to wyróżnienie twórcom parady. No i postaram się spełnić dobrze swój obowiązek, razem z Markiem. Co jest rzeczą najważniejszą podczas prezentacji dzisiejszej parady? Władze miasta, nasz marszałek Polonii, pan Adam Ocytko, główny organizator. No i przede wszystkim nasza wspaniała młodzież, nasi wspaniali Polacy, którzy przyjęli. Także wszyscy są ważni. Tak, każda osoba, co tutaj jest, każda osoba, co na komitecie brała udział, przygotowanie w tym paradzie, każda osoba, co dzisiaj przyjdzie i nawet te ludzie, co nie przyjdą, bo niestety w pracy są albo w domu i może na telewizji tą paradę będą patrzyli, ale w duchem tutaj są. To jest ważne, że po prostu, żeby w tym dniu, to nie jest impreza dla Polonii, tylko dla wszystkich. Dla całe miasto Chicago, dla cały stan Illinois. Na razie jest pusta trybuna honorowa. Spodziewa się Pani jakiś ważny gość na tej trybunie? Podejrzewam, że tak. Właśnie sama jestem ciekawa, ponieważ jestem tu pierwszy raz i tylko wiedziałam z informacji, kto będzie. Dlatego podejrzewam, że zaraz oni tutaj się pojawią. A jak również tacy jak Wy, kochani panowie redaktorzy, dziennikarze, którzy na pewno tutaj przyjdą, żeby porozmawiać. Także jestem bardzo podekscytowana. Thank you.
to za orkiestra taka znakomita tu na paradzie? Dzień dobry, moje nazwisko Kazimierz Żeński, jestem dyrygentem tej orkiestry i organizatorem od jej początku. 13 lat na Trójcowie pracujemy ku chwale Boga i Ojczyzny. No i prezentujcie się znakomicie. I prezentujemy się znakomicie, ponieważ rozpoczęliśmy 13 lat temu od 7 osób, a dzisiaj mamy prawie 50 osób i w tym prawie połowa młodzieży. To jest wielki sukces i przyszłej orkiestry. Czy na każdej paradzie ta znakomita orkiestra towarzyszy tym wspaniałym uroczystościom? Absolutnie tak, każdy rok. Widzę, że nowe gwiazdy macie w orkiestrze, jakieś ładne dziewczyny. Czy to sam pan kapelmistrz dobiera? To rodzina. Orkiestry tworzą się rodzinami. Prawda? W rodzinie, jeżeli tata gra, to i syn, i córka. I taki skład przeważnie orkiestry jest. Czy są przygotowane jakieś specjalne utwory na dzisiejszą uroczystość? Tak, mamy bogaty program dzisiaj, ponieważ gramy pod trybuną przez prawie 3 godziny. Jak pan ocenia, czy będą przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej? O, na pewno będą. Na pewno. Jak major Derli będzie, to na pewno... No, ale major Derli to jest major Derli, a przedstawiciele Kongresu czy będą? Na pewno będą, na pewno będą. Liczy pan, że pan prezes Moskal przyjedzie na paradę? Ja myślę, że tak. Spodziewamy się. Dziękuję. Reprezentuję klub województwa białostockiego. Jest nas członków ponad 120, obecnych będzie nie wiadomo, a także nasz klub istnieje od 1937 roku. W tym roku będziemy obchodzić specjalny bankiet, także zapraszam wszystkich, całą Polonię. Panie, po raz pierwszy na paradzie? No nie po raz pierwszy, jesteśmy któryś raz z kolei, co roku jesteśmy właśnie na paradzie. Chodzimy. Jaką grupę reprezentujecie? To jest Polska Szkoła imienia Władysława Sikorskiego w Edison. Pani przyjechała razem ze swoimi uczniami? Tak, cała szkoła przyjechała z prezesem panem Andrzejem i z dyrektorem panem Boksą. Czy na lekcjach historii wspominacie czasami o Konstytucji 3 maja? Oczywiście, cały czas uczymy dzieci, przypominamy im i przygotowujemy ich do parady właśnie 3 majowej. To są wszyscy uczniowie, tak? Tak, to są wszyscy uczniowie. Ja mogę zapytać uczniów? A to są małe, może starsze klasy. A to są większe. Słuchajcie, czym dla was jest Konstytucja 3 maja? To jest pamiątka Polski, a naszego, tak, że wolność została i że pierwszy raz Polska miała konstytucję tak swoją. Byliście kiedyś na paradzie? Tak, ja tam co roku jeżdżę. Czy specjalnie coś przygotowaliście w tym roku na tą paradę 3 majową? Nie, ale później w nocy mamy koleżeństwo, które mają samochody podłączone z czerwonymi światełkami, z flagami przyczepionymi. Będziemy jeździć po drogach w Chicago. Witamy Polską Szkołę imienia Stefana Wyszyńskiego przy parafii świętego Jacka! St. Hyacinth Parish and Cardinal Wyszyński Polish Language School. Ksiądz Michał Osuch, ksiądz proboszcz Michał Osuch jest proboszczem największej parafii świętego Jacka. Także ksiądz proboszcz Michał Osuch był marszałkiem parady 3 maja w 2000 roku i opiekuje się szkołami.